Cześć, z tej strony Kuba Maurycz. W dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o tym, jak odbudować jelita. Odbudowa jelit jest aspektem bardzo ważnym w XXI wieku, jako że sami naukowcy już bardzo dawno temu, no bo spokojnie, ja pamiętam jak zaczynałem karierę szkoleniowca, to już o tym się mówiło, że jelita stanowią dla nas absolutny generator zdrowia na tak bardzo wielu polach, że trudno byłoby w ogóle powiedzieć, od czego można by zacząć i na jakie procesy mikrobiom oraz szczelna bariera jelita cienkiego nie oddziałuje. No i właśnie o to chodzi w tym wszystkim, ale słuchajcie, zanim przystąpimy do naszej treści merytorycznej, to takie małe przypomnienie, żebyście kliknęli subskrypcję naszego kanału, jak materiał się podoba, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, to dajcie łapkę w dół. Jeżeli macie kogokolwiek w swoim środowisku, kto skorzystałby z tego filmu, a jak się zaraz dowiecie, dane epidemiologiczne są takie, że w zasadzie każdy by z tego skorzystał, to podzielcie się tym materiałem, no bo jest to cenna wiedza dostępna absolutnie za darmo. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące jelit, no to można powiedzieć, że stanowi to jedną z barier biologicznych w naszym organizmie. Bardzo często mówi się o tym jako bariera krew i jelito cienkie. I być może trafiliście jakiś czas temu na takie wpisy, materiały, wypowiedzi, jak jelito nieszczelne, cieknące, przeciekające, i tak dalej. To wszystko jest taki popularny rys nazewnictwa, które tak naprawdę w pełni medycznie brzmi jako zwiększona przepuszczalność bariery jelita cienkiego. No więc na to hasło angielskojęzyczne Increased Intestinal Permeability znajdziecie w PubMedzie ponad 13-16 tysięcy wyników, tak naprawdę w zależności od tego, z czym jeszcze chcemy to połączyć. No więc niestety taka smutna sytuacja, w której wielu dietetyków, nawet osoby, które uchodzą niby z tego kręgu EBM, czyli Evidence Based Medicine, mówią, że jest to jakieś szamaństwo, że to nie działa i tak dalej. Natomiast no, twarde dowody naukowe są na to, jest wielu specjalistów polskich, europejskich, światowych, którzy poruszają ten problem w kontekście chorób autoimmunologicznych, takich jak Hashimoto, w postaci powiedzmy przewlekłych stanów zapalnych, kłopotów dotyczących deregulacji naszej osi mikrobiotyczno-jelitowo-mózgowej. Więc tak naprawdę wasz nastrój, wasza cera, wasze zdrowie, odporność i tak dalej właśnie zależy od tego parametru. Zobaczcie, że koncepcję tak naprawdę barier biologicznych poruszało bardzo wiele osób. Tak naprawdę no, nawet nie dziesiątki, a niektórzy setki lat temu mówili właśnie o tym, że jelita, wątroba i nerki to tak naprawdę jest klucz do osiągnięcia bieżącej detoksyfikacji naszego organizmu i trudno się z tym absolutnie nie zgodzić. Zobaczcie, że każdy komponent, czy to jest jakiś drink, czy to jest picie jakieś niezawierające alkoholu, czy to są kwestie dotyczące pokarmów, przechodzi do naszego organizmu w ten sposób, że my to łykamy, leci sobie przełykiem do żołądka, a stamtąd właśnie do wchłaniania w jelicie cienkim. I to tam właśnie odbywa się taki proces, który można by porównać do kontroli bramek na lotniskach. Albo jesteś swój, no bo nie masz granatów kałasznikowa i tak dalej, nie wiem, trzech noży pod pachą, więc możesz wejść na pokład samolotu, czyli jesteś bezpieczny. Można to nazwać prezentacją antygenu, jeżeli chodzi o procesy jelitowe. Natomiast jeżeli no, masz tam jakieś różne rzeczy pokitrane, jakąś kontrabandę, no to po prostu nie wchodzisz. Więc bariera jelitowa pozwala dopuścić dany pokarm albo nie, więc dosłownie filtruje to wszystko, co my jesteśmy w stanie spożyć, wypić itd. Niestety, w XXI wieku właśnie to hasło zwiększonej przepuszczalności bariery jelita cienkiego jest naprawdę bardzo, bardzo trudnym zagadnieniem. I teraz czynniki ryzyka rozwoju tego stanu, można to tak powiedzieć, są naprawdę mnogie. Jednym z nich jest na pewno przewlekły stres. A więc kwestie dotyczące tego, że zastanawiamy się, czy będziemy mogli zapłacić za kredyt, za leasing i tak dalej, co z dziećmi w szkole, co z jakimś trybem zdalnym i tak dalej, i tak dalej. Ale także mówimy tutaj o permanentnym zaburzeniu wzorców snu, czyli higiena snu do bani leży. To także będzie nam dawało niestety pogorszoną regenerację i także będzie jednym z elementów wkładu do budowy przewlekłego stresu. Poza tym mamy takie sytuacje jak chociażby no, stany zapalne trwające w naszym organizmie przez długi czas, więc tutaj mówimy w dużej części właśnie o tych bezpośrednich przyczynach nieszczelności bariery jelitowej oraz chorobach autoimmunologicznych, takich jak atopowe zapalenie skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, czy też limfocytowe zapalenie gruczołu tarczowego, czyli choroby Hashimoto. Więc jak widzicie, jest tutaj wiele elementów, które jak nie psychologicznie, to fizjologicznie oddziałują właśnie na niestety naszą barierę w sposób negatywny. Jeżeli chodzi o pozostałe czynniki środowiskowe, no to dotyczy tego na przykład, no nie wiem, niezdrowa dieta, kwestie dotyczące smogu, ogólnie zanieczyszczeń środowiska i tak dalej. Natomiast warto też jest powiedzieć, że w ramach tej niezdrowej diety chodzi tutaj przede wszystkim o produkty, które są klasy 3Z, czyli cukry, pszenica, kwasy tłuszczowe typu trans. A więc, jak każdy z Was pewnie wie, bardziej lub mniej, są to ciastka, pączki, wafelki i tak dalej. Więc bardzo wiele wyrobów cukierniczych, półcukierniczych, no i słodyczy. Niestety bardzo często
kombinujemy w toku tego, jakby można było pójść sobie do pracy i chapnąć coś na szybko. Jakąś drożdżówkę, muffinka, pączka i tak dalej. Albo jakieś wafelki, no bo coś do kawy przecież musi wejść. No i to niestety jest element, który nas gubi, dlatego że pszenica, cukry, zwłaszcza te rafinowane, nie mówię tutaj o cukrze występującym w burakach, czy w marchwi, czy w pozostałych owocach i warzywach, ale mówię tutaj o cukrze rafinowanym, czyli tym, który właśnie do tych wszystkich produktów cukierniczych i półcukierniczych jest dodawany, oraz kwasy tłuszczowe typu trans mają bardzo wiele niestety wspólnego z tworzeniem przewlekłego stanu zapalnego na drodze mediacji takich cząsteczek jak interferon gamma, czynnik martwicy nowotworu, więc TNF-alfa, no albo niektóre interleukiny. Więc jak widzicie, im mniej pszenicy, cukrów rafinowanych i tłuszczów trans w naszej diecie, tym lepiej. Dlatego ci z Was, którzy mnie śledzą od ponad 10 lat, wiedzą, że jestem ogromnym orędownikiem tak zwanej diety 3bez, czyli właśnie bez pszenicy, bez cukru, bez tłuszczów trans, a przynajmniej postarajmy się, aby 80% naszych nawyków tak właśnie wyglądała. Więc w ten sposób przechodzimy też do diety 80-20. Kontroluj 80% swojej diety, 20%, czyli takie lekkie grzeszki dietetyczne, raczej nie zrobią nam krzywdy. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wspomagania farmakologicznego, to tutaj też nie jest wcale lekko. Zobaczcie, że już nawet Hipokrates mówił, że żywienie lekarz leczy, a natura uzdrawia. I to faktycznie można powiedzieć, że w kontekście leków, które są nam bardzo często przepisywane, na zasadzie odfajkowania, tak? Masz lek, spadaj i niech się Twoje dolegliwości bólowe skończą. Więc mamy tak zwane NLPZ-y, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne, tak jak ibuprofen i pozostałe, niezależnie od nazwy. Mamy tutaj również kwestię antybiotyków o szerokim spektrum działania, więc na przykład amoksycyklina z dodatkiem kwasu klawulonowego i tak dalej. No to jest jeden z przykładów. Zresztą wpiszecie te dwie nazwy w Google i zobaczycie, że wiele antybiotyków, które na pewno kojarzycie na anginę, na zapalenie płuc i tak dalej, na zapalenie krtani czy pozostałe rzeczy, na pewno coś takiego przyjmowaliście. No i mamy także IPP, czyli inhibitory pompy protonowej, mówiąc po ludzku leki na zgagę, omeprazol i tak dalej, prazol, wszystko po kolei, co jest dedykowane bardzo często na zapalenie błony śluzowej żołądka czy pozostałe dysfunkcje. No więc musimy wiedzieć, że niekiedy te elementy farmakologiczne są konieczne do tego, aby po prostu chorego uzdrowić, ale z drugiej strony bardzo często wiemy, że to jest takie odfajkowywanie. Przychodzimy z jakimś gilem, jakimś katarem, gorączką i tak dalej, bum, od razu antybiotyk o szerokim spektrum działania. To jest tak jakby lata temu, jak Stany Zjednoczone szukały Osamy Bin Ladena, to zamiast wysyłać jednostki specjalne, by powiedzieli, dobra, walniemy parę nuklearek na Afganistan, będzie spoko, znajdziemy na pewno Bin Ladena. No, na pewno by go znaleźli, a wraz z Bin Ladenem znaleźliby miliony, miliony trupów tak naprawdę ludzi Bogu ducha winnych, tak? Więc dokładnie jest tak samo z naszą florą jelitową, czyli mamy jakiegoś, powiedzmy, gronkowca złocistego, czy pozostałą bakterię, której nie chcemy, no i ona umrze, ale niestety również laktobacillusy, bifidobakteria i pozostałe tak zwane bakterie komensalne, czyli te, które budują nasz cały generator zdrowia, także dostają czapę. Więc jest tutaj troszeczkę sytuacja trudna. Co dalej? No, chyba tak naprawdę gwóźdź programu, ten element najważniejszy, który zresztą był w tytule odcinka, czyli jak odbudować te jelita. Słuchajcie, przede wszystkim musimy powiedzieć sobie, że nie ma magicznej tabletki. Pomimo faktu, że bardzo często będziemy potrzebowali preparatów probiotycznych o po prostu skutecznych, potwierdzonych właściwościach, takich jak na przykład ten. Pewnie ci, którzy mnie śledzą, wiedzą, że probiotyk number one z firmy Labone jest naprawdę jednym z wiodących preparatów tego typu na rynku. Nie mówię, że jedynym, ale wiodącym zdecydowanie. To jest to bardzo potrzebny element do tego, aby odbudować te bifidobakteria, odbudować biofilm bakteryjny, odbudować szczelność tak naprawdę tej bariery jelita cienkiego, no i zapewnić sobie zdrowie. Natomiast oczywiście trochę ten proces trwa i musimy wiedzieć, że samo jakby podawanie probiotyków, a niestety utrzymywanie dalej tych wszystkich problemów środowiskowych, jak przewlekły stres, dieta bogata w składniki przetworzone, prozapalne i tak dalej, nadmierne stosowanie farmakoterapii, jak NLPZ-y, IPP czy antybiotyki, niestety będzie powodowało taki stan, jaki możemy porównać chyba do tego, że idziecie do zegarmistrza, macie jakiś tam oldschoolowy zegarek z jakimiś śrubkami, trybikami i tak dalej, facet zakłada te wielkie gogle, coś tam dłubie tymi malutkimi zegarmistrzowskimi śrubokręcikami, a nagle my przychodzimy do niego i w ten blat, panie, gotowe czy nie? No i wszystkie śrubki, trybiki i tak dalej rozpadły się znowu. Więc aby ten proces był spójny, my musimy to po prostu sobie zgrać do kupy. Więc dobre odżywianie się, dobre spanie, minimalizowanie stanów zapalnych, więc nawet takie suplementy jak omega-3, kwercetyna, kurkumina i tak dalej, czy po prostu żywność przeciwzapalna, co tak naprawdę w wielu przypadkach jest ok, jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Ponadto, aby scalić tak naprawdę tak zwane tight junction, czyli te połączenia ścisłe pomiędzy kosmykami jelitowymi, bardzo dobrze nadaje się przede wszystkim błonnik, a więc przestań jeść bułkę kajzerkę, a strzelam, taka opcja ciut lepsza. Zjedz grahamkę, chleb żytni na zakwasie, bez drożdży, zjedz sobie ziemniaki, bataty, warzywa, owoce, zjedz sobie takie komponenty jak grzyby, warzywa, owoce, dodaj sobie chia albo siemię lniane do sałatki.
zjedz sobie właśnie owsiankę na śniadanie. Jest naprawdę multum takich możliwości, które my możemy po prostu wprowadzić, aby czuć się lepiej. No więc mamy ten błonnik. I błonnik tak naprawdę przetwarzają nasze bakterie jelitowe, więc dla probiotyków, dla bakterii jelitowych błonnik jest prebiotykiem. To jest taka naturalna pożywka, bez której te bakterie nie mogą się namnażać, nie mogą pełnić swojej funkcji. I tak naprawdę te bakterie z błonnika, czyli probiotyki, z prebiotyku robią postbiotyk. Postbiotyk, czyli to jest właśnie ten jakby końcowy element całej układanki, to jest tak zwany SCFA, czyli Short Chain Fatty Acids, krótkołańcuchowy kwas tłuszczowy o nazwie maślan. I takie maślany mikronizowane także można spożywać. Zresztą chyba na tę chwilę najfajniejszym na rynku jest właśnie produkt o nazwie Butyric Acid, znowu z firmy Labwell. Dlaczego najfajniejszy? Dlatego, że tam nie użyto matrycy z kwasów tłuszczowych typu trans. Po drugie, wartość maślanów mikronizowanych na kapsułkę jest największa na rynku, więc no, myślę, że ten produkt jest naprawdę warty polecenia. Co jeszcze? No mamy tak naprawdę te SCFA, czyli mamy maślany. Mamy potem kwestie dotyczące probiotyków monoszczepowych, wieloszczepowych i tak jak Wam przed chwilą mówiłem, to jest przykład preparatu wieloszczepowego, gdzie mamy 10 konkretnych tak naprawdę szczepów bakteryjnych. Dlaczego mówię o szczepach? Dlatego, że niestety jest gro produktów na rynku, które nie mają w ogóle opisanej nazwy szczepu, czyli jest na przykład napisane tylko Bifidobacterium lactis, czyli nazwa gatunkowa, rodzajowa i tak dalej. Ale to jest tak, jakbym Wam powiedział, że znajdźcie w książce telefonicznej Jana Kowalskiego. Patrzycie w tą książkę, a tam po prostu tych ludzi jest setki, jak nie tysiące. Więc ten numer szczepu to jest tak, jakbym Wam podał PESEL, albo konkretnie dałbym Wam numer telefonu do tego Jana Kowalskiego. Więc wiecie, że dodzwonicie się do tego, powiedzmy z Kostrzyna, syna Bogdana i Czesławy, a nie jakiegoś tam, powiedzmy, z Zakopanego, czy skądkolwiek indziej, dobra? Więc w tym przypadku musimy powiedzieć sobie o jednej rzeczy, że właściwości probiotyków są ściśle szczepozależne. Czyli jak macie tutaj daną numeryzację, czyli na przykład Bifidobacterium infantis BS01, czy Lactis, czy jakikolwiek inny, to wiecie, że to jest ten konkretny szczep probiotyczny, który daje nam ściśle określone właściwości prozdrowotne. Co rozróżnia tak naprawdę probiotyki monoszczepowe od wieloszczepowych? To, że monoszczepy są na coś i tutaj mamy na przykład taki bardzo fajny produkt, też unikatowy dosyć, Sanprobi IBS, czyli firma to jest Sanprobi i jakby produkt ich nazywa się Sanprobi IBS. To jest tak zwany Lactiplanti Bacillus Plantarum 299V, który nie tylko jest dobry na tonizowanie wszelkich problemów typu wzdęcia, czy też biegunki, czy pozostałe elementy dotyczące zaparć, ale także o 40% zwiększa przyswajanie żelaza, o 25% zwiększa przyswajanie witaminy D i jest super produktem wspomagającym leczenie depresji, dlatego że pomaga przejść tryptofanowi, czyli temu aminokwasowi, który u zdrowych ludzi powinien budować stężenie serotoniny. Niestety u osób z depresją idzie ta reakcja w stronę lewą, do kinureniny, więc ogranicza przejście do kinureniny, wspomaga stężenie serotoniny, no i naprawdę jest super fajnie i kolorowo. Więc mówi się, że monoszczepy są na coś, albo jak się przed chwilą dowiedzieliście, na cosie. Natomiast wieloszczepowe produkty probiotyczne, takie jak ten, są po to, aby można było w dobrym stopniu tak naprawdę uskutecznić wszystkie elementy dotyczące całości funkcjonowania organizmu, czyli pobudzić na przykład syntezę witamin grupy B, przynajmniej częściowych, w naszym jelicie, witaminy K, żeby przekształcać lepiej sterole, kwasy tłuszczowe i tak dalej, żebyśmy mogli lepiej zapewnić sobie tolerancję immunologiczną, czyli być bardziej odpornym na jakieś infekcje wirusowe, bakteryjne i tak dalej, żebyśmy mogli wejść z chorobą autoimmunologiczną do remisji, czyli uciszyć ją, no, żeby ogólnie właśnie też zregenerować całą szczelność bariery jelita cienkiego, wygonić stany zapalne, czyli kalprotektyna nie byłaby na wysokim poziomie i tak dalej. Natomiast ile to czasu trwa i jak do tego dojść? Bo jak widzicie, do tej regeneracji bariery jelita cienkiego jest potrzebne parę komponentów. Natomiast generalnie sprawa wygląda w ten sposób, że jelito cienkie mamy generalnie jakby obudowane pod kątem tej przypuszczalności, ale to w jelicie grubym jest największa ilość bakterii probiotycznych, no bo tam jest około od kilograma do dwóch, może trzech materiału tego właśnie bakteryjnego. No i byłoby super, gdybyśmy mieli tak zwaną eubiozę, czyli cacy, a nie dysbiozę, czyli niefajnie. A jak my możemy to zrobić? Słuchajcie, to jest bardzo indywidualna kwestia. Przede wszystkim mówi się o tym, że długość takiej probiotykoterapii u wielu osób powinna wynosić co najmniej 2-3 miesiące ciągiem. Czyli na przykład luty, marzec, kwiecień, tak? Trzeba po prostu dzień w dzień jeść te probiotyki, a dopiero potem można przejść sobie na tak zwaną pulsację. Czyli 10 dni jemy, 20 dni nie jemy. Pytanie wtórne to jest to, czy pewne osoby powinny na przykład tą terapię ciągłą przetrzymać przez pół roku, rok, dwa lata. To wszystko zależy od tego, z jakimi dolegliwościami się borykacie i jaki jest stan Waszej flory jelitowej. Także no, to jest już chyba temat na następny odcinek. Na koniec absolutnie Wam powiem jedną fajną rzecz. My na naszej platformie szkoleń online, czyli Mauricz TV, mauricz.tv,
Mamy szkolenie pod tytułem Probiotykoterapia dla każdego. Tam jest bodaj 90 minut wiedzy, która naprawdę jest z fajną prezentacją, z fajnym przejrzeczem. Czas jest wskazany, jakie są elementy budujące na przykład jakość preparatów probiotycznych, a jednym z nich, już teraz Wam mogę powiedzieć, jest tak naprawdę ich blistrowanie. Czyli jeżeli macie w postaci listków te probiotyki, no bo jednak mikrobiologia jest bardzo, bardzo kapryśna, można powiedzieć, to jest to preparat dobry jakościowo. Ale jak macie wszystkie jakieś tam piguły w butli, sorry, ale tak naprawdę to bardzo szybko już po opuszczeniu zakładu produkcyjnego, może 2-3 miesiące jakoś tam żyje, a potem w zasadzie jecie tylko celulozę mikrokrystaliczną, czyli składnik otoczki i kapsułki. Na tym szkoleniu probiotykoterapia dla każdego dowiecie się najważniejszych elementów. Przy okazji to szkolenie jest dostępne na całe życie, dożywotnio. Także kupujecie raz i potem oglądacie, kiedy chcecie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten kanał. Ponownie przypominam o subskrypcjach, o łapach w górę. Słuchajcie, jeżeli coś było niejasne, zapraszam do sekcji komentarzy, na pewno odpowiemy. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!